Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z racji tego, że materiał o vanach za 15 tysięcy cieszy się dużą popularnością, postanowiłem zrobić materiał o vanach tym razem za 25 tysięcy złotych. Oczywiście, jeżeli poprzedniego filmu nie widzieliście, w opisie znajdziecie link do tego odcinka. Wybór vanów za 25 tysięcy złotych jest ogromny. Ja natomiast wybrałem 5 aut, które z czystym sumieniem polecam. Zapraszam w takim razie do obejrzenia materiału. Jeżeli film przypadł Wam do gustu, będzie mi bardzo miło, gdy zasubskrybujecie mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Jako pierwszą propozycję przedstawię Forda S-Max. Za 25 tysięcy kupicie auto z 2010 roku po faceliftingu z motorem 2-litrowym TDCi o mocy 140 koni. Od razu tutaj zaznaczę, że wskazana kwota to absolutne minimum na zakup S-Maxa po faceliftingu. Jeżeli chcecie upolować tak zwaną perełkę, lepiej zejść z rocznika i kupić na przykład model z 2009 roku sprzed liftingu. Jednym z trudniejszych zadań motoryzacyjnych jest sprostanie wysokim wymaganiom rodzin. W tej konkurencji bez wątpienia najlepiej radzą sobie średniej klasy minivany, takim właśnie jest S-Max. Poszukując auta stworzonego dla rodziny, wielu kierowców godzi się z zakupem auta, którego charakterystyka prowadzenia mocno odbiega od standardów znanych z klasy kompaktowej lub średniej. Wyjątkiem od tej reguły jest właśnie Ford S-Max pierwszej generacji, produkowany od 2006 do 2014 roku w belgijskich zakładach marki. Europejski minivan Forda opracowany został z wykorzystaniem architektury Forda Mondeo trzeciej generacji. Po latach S-Max wciąż wygląda całkiem świeżo i ciekawie. Istotne, że to jeden z dwóch minivanów w historii, które zdobyły tytuł w prestiżowym plebiscycie na samochód roku. S-Max zgarnął statuetkę w 2007 roku. Ford nie jest klasycznym minivanem, ale też nie ma rozmiarów vana. Podobnie jak francuski rywal wpisuje się między segmenty. Co nie zmienia faktu, że nadwozie jest całkiem okazałe. Zwłaszcza gdy osadzimy je na 18-calowych obręczach i znajdziemy egzemplarz z wieloma dodatkami podnoszącymi atrakcyjność sylwetki. Wnętrze gwarantuje komfortowe warunki dla 5 dorosłych osób wraz z bagażem. Awaryjnie mamy do dyspozycji 2 siedziska rozkładane w bagażniku. W takich warunkach pasażer przetrwa krótką podróż. Poza tym po ich rozłożeniu bagażnik praktycznie znika. Przy dwóch rzędach jego pojemność do dachu wynosi aż 855 litrów. Po ich złożeniu możliwości przewozowe rosną do imponujących 2100 litrów. Materiały zastosowane do wykończenia kabiny prezentują jakość znaną z klasy średniej. Tworzywa zmontowano solidnie, zaś tekstylia okazują się trwałe i łatwe w czyszczeniu. Stosunkowo niska jak na rodzinne auto pozycja za kierownicą przypadnie do gustu wielu kierowcom. W kwestii wyposażenia dodatkowego często możemy liczyć na skórzaną tapicerkę, pełną elektrykę, automatyczną klimatyzację regulowaną w dwóch strefach, fabryczne nagłośnienie Sony, okno dachowe czy systemy aktywnego bezpieczeństwa. Jako silnik polecam 2-litrowe TDCi o mocy 140 koni. Motor o oznaczeniu DW10C od 2010 roku miał zastosowanie w samochodach Forda Mondeo 4 generacji oraz S-Maxa 3 Galaxy. Jednostka powstała na bazie poprzedniej wersji z 2006 roku o oznaczeniu DW10B. Zmiany, które zostały wprowadzone, miały wpłynąć na lepszą kulturę pracy silnika oraz niski poziom spalania. Silnik został poprawiony w wielu kwestiach i problematyczne podzespały zostały wyeliminowane, przez co awaryjność silnika stała się znikoma. Jednostka charakteryzuje się wysoką kulturą pracy, świetną dynamiką przy przyzwoitym poziomie spalania. W codziennej jeździe ciężko będzie przekroczyć 8 litrów na każde 100 km. Natomiast w trasie do prędkości 120 km na godzinę bez problemu zejdziemy do 5,5 litra. Podsumowując, Ford S-Max to duże rodzinne auto z potężnym bagażnikiem o dobrych właściwościach jezdnych. Auto to klasa sama w sobie wśród minivanów. Ten samochód świetnie wygląda, znakomicie się prowadzi i jest nadzwyczaj wygodny. Atutem tego modelu jest stosunkowo niska cena w porównaniu do bezpośredniej konkurencji. Dlatego myślę, że powinniście wziąć pod uwagę właśnie Forda przy poszukiwaniu dobrego minivana za 25 tysięcy złotych. Drugą propozycją jest Toyota Corolla Verso drugiej generacji. Za 25 tysięcy kupicie naprawdę zadbane auto z 2008 roku
wyposażone w silnik benzynowy 1.8 o mocy 129 koni. O ile pierwsza generacja auta była nudna, to tutaj w przypadku kolejnej generacji, która zadebiutowała na rynku w 2004 roku, jest dużo lepiej. Samochód dostał bardziej wyraziste kształty i zbudowano go z większą dbałością o stylistykę oraz wykonanie. Jako baza posłużyła płyta podłogowa trzeciej generacji Avensisa. Tym samym powstało auto, które zastąpiło na rynku dwie Toyoty, Corollę i Avensis. Podczas gdy pierwsza generacja powstawała w Japonii, produkcję drugiej przeniesiono do Turcji. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoliło zdobyć samochodowi 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Toyota Corolla Verso pomimo upływu lat trzyma wartość na rynku wtórnym i jest modelem, który kierowcy chętnie wybierają. Popularność wynika w głównej mierze z tego, że w przypadku minivana japońska jakość nie jest wyłącznie pustym sloganem. Toyota świetnie trzyma wartość na rynku wtórnym. Wysoka cena nie powinna jednak nadmiernie martwić kierowcy. Drogie w zakupie auto bardzo mało straci przy odsprzedaży, zwłaszcza w przypadku, w którym egzemplarz będzie naprawdę zadbany. Japończycy na początku nowego milenium nie mieli dużego doświadczenia w tworzeniu aut rodzinnych. A mimo wszystko Corolla Verso okazuje się niezwykle praktyczna. W obszernej kabinie znalazło się miejsce dla 22 schowków. Poza tym kierowca ma możliwość różnorodnej aranżacji wnętrza. Tylne fotele są pochylne, przesuwane i wyjmowane. Zegary wyglądają, jakby były zapożyczone z hybrydy. Materiały może nie są najwyższej jakości, ale całość jest bardzo dobrze spasowana. Jako silnik polecam benzynową odmianę 1.8 o mocy 129 koni. To motor praktycznie bezawaryjny, który cieszy się bardzo dobrą opinią. Tutaj niestety nie polecam silników diesla. Nie były zbyt udane i mają do tego astronomiczne przebiegi. Minivan z silnikiem benzynowym osiąga 100 km na godzinę po 10,8 sekundy i nie przeraża wynikami spalania. W mieście zapotrzebowanie na paliwo nie przekroczy 10 litrów benzyny. W trasie apetyt spadnie do 6,5 litra. Japoński benzyniak ma właściwie tylko jedną słabość. Przy większych przebiegach potrafi zużywać dość dużej ilości oleju. Podczas zakupu Corolli Verso z motorem benzynowym lepiej unikać wersji zasilanych LPG. Silniki VVTi źle znoszą ten typ paliwa i dosyć szybko mogą wymagać regeneracji głowicy. Podsumowując, Corolla Verso może zaimponować. Dobrze się prowadzi, jest naprawdę praktyczna, a ponadto rzadko się psuje. Dodatkowo Toyota jest idealnym autem dla osób, które chcą dobrze ulokować pieniądze. Przy odrobinie dbałości serwisowej niewiele straci podczas odsprzedaży. Z czystym sumieniem polecam właśnie to auto jako dobrego minivana za 25 tysięcy złotych. Trzecią propozycją jest Peugeot 5008. Za 25 tysięcy złotych kupicie auto z 2011 roku wyposażone w motor 2 litry HDI o mocy 150 koni. Aż trudno w to uwierzyć, ale 5008 to pierwszy w historii minivan Peugeota. Podczas gdy na rynku debiutowały kolejne generacje konkurentów w postaci Renault Scenic czy właśnie Toyoty Verso, Francuzi się tylko przyglądali i wyciągali wnioski. W końcu dotarło do nich, że w tym segmencie można sporo ugrać i postanowili w 2009 roku wprowadzić do oferty własnego przedstawiciela. Sylwetka 5008 z dużymi światłami i mocno pochyloną przednią szybą sprawia bardzo dobre wrażenie. Jest zarazem elegancka, do czego Peugeot nas już przyzwyczaił, a także dynamiczna, oczywiście jeśli mówimy o samochodzie typu van. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to może trochę do zbyt spokojnego designu tylnej części auta. Ogólnie samochód prezentuje się bardzo dobrze, w szczególności porównując go do niemieckiej i japońskiej konkurencji. I pomimo długości około 4,5 metra, sprawia wrażenie większego niż jest w rzeczywistości. Wnętrze samochodu, jak przystało na swą klasę, jest również bardzo przestronne i praktyczne. Miejsca jest pod dostatkiem zarówno z przodu, jak i w drugim rzędzie siedzeń. Wiele aut posiada również trzeci rząd siedzeń, chowany w podłodze bagażnika. Nie są to może najlepsze miejsca dla odbywania długich podróży, ale na krótkie przejażdżki będą odpowiednie. Przesuwane i regulowane siedzenia z drugiego rzędu, rozkładane stoliki, schowki w podłodze i inne podobne udogodnienia są już montowane praktycznie w każdym vanie. Peugeot 5008 też je posiada, więc żadnych niespodzianek tu nie uświadczymy. Na plus zasługuje panoramiczny dach.
jest naprawdę duży i wpuszcza do środka sporo światła. Materiały użyte do wykończenia wnętrza są dobrej jakości, obsługa nie sprawia żadnych problemów, a co ważne, nic nie trzeszczy i nie stuka. Siedząc w fotelu kierowcy ma się wrażenie podróżowania zwykłym samochodem. Wpływ na to ma m.in. elegancki wystrój deski rozdzielczej. Wśród jednostek napędowych najciekawszy wydaje się być dwulitrowy diesel o mocy 150 koni mechanicznych. W połączeniu z manualną przekładnią o 6 przełożeniach pozwala rozpędzić auto do 100 km na godzinę w niecałe 10 sekund i zatrzymać wskazówkę prędkościomierza na wartości 195 km na godzinę. Niezła elastyczność i satysfakcjonujące zużycie paliwa w cyklu średnim na poziomie 7 litrów to wystarczające argumenty. Co ważne, silnik ten jest praktycznie bezawaryjny i przy odpowiednim serwisowaniu bez żadnych problemów pokona 400 tysięcy km. Podsumowując, tak jak wspomniałem na początku, Peugeot długo kazał czekać na swojego vana, ale w zamian zaproponował auto, które według mnie jest bardzo ciekawą propozycją na vana za 25 tysięcy złotych. Dla tych wszystkich, dla których wrażenie wizualne i poczucie podróżowania samochodem prawie klasy premium są równie ważne jak właściwości praktyczne, to Peugeot 500 będzie idealnym rozwiązaniem. Czwartą propozycją jest Volkswagen Touran pierwszej generacji, ale po faceliftingu. Za 25 tysięcy złotych kupimy auto z 2010 roku, wyposażone w silnik diesla 1.9 o mocy 105 koni. W roku 2003 Volkswagen zaprezentował światu Turana. Niezwykle zaawansowanego pod względem technicznym, a jednocześnie zaskakująco konserwatywnego z zewnątrz. Ot, po prostu kolejny funkcjonalny samochód rodziny, tyle że ze znaczkiem Volkswagena na masce. A to dla wielu polskich kierowców ma niebagatelne znaczenie. W rodzinie Volkswagenów z ubiegłej dekady Touran pozostawał nieco w cieniu Golfa 5 czy Passata B5 i B6. Ale to właśnie on jest lepszym wyborem, jeśli ktoś szuka oczywiście samochodu rodzinnego. Właściciele tego pojazdu mogą jednak trochę narzekać na jego niezawodność. Touran został skonstruowany w oparciu o zupełnie nową płytę podłogową, która posłużyła m.in. do budowy Golfa 5 generacji. Czyli oczywiście oczka w głowie niemieckiego koncernu. Zastosowano w nim szereg nowych rozwiązań technicznych, z czego niemal wszystkie dotyczące bezpieczeństwa zaproponowano w standardzie. ABS, ESP, 6 poduszek powietrznych itd. Deska rozdzielcza pojazdu jest odbiciem surowego stylu Volkswagena z tamtych lat. Po latach jednak nadal nic nie trzeszczy, nie stuka, szczególnie w wersji po faceliftingu. Największym plusem Turana jest bez wątpienia przestrzeń, jaką oferuje kabina. Znajdujące się z tyłu 3 siedzenia sprawiają, że auto spokojnie pomieści 5 osób, a także ich bagaż, bo pojemność bagażnika wynosi 695 litrów. Dla bardziej licznych rodzin producent przewidział dodatkowo 2 fotele, które można wyjąć z podłogi. Pojemność bagażnika spada wtedy do 121 litrów. Jeśli natomiast podróżujemy w maksymalnie 2 osoby, możemy złożyć tylne fotele, a wtedy pojemność wzrasta do 1900 litrów. Narzekać nie można na wyposażenie, bo w większości egzemplarzy sprowadzonych z zagranicy jest ono dość bogate. W standardzie jest na przykład fabryczny system nawigacji. Polskie wersje z reguły są nieco mocno okrojone. Oprócz tego klienci otrzymują 6 poduszek i kurtyny powietrzne, układ stabilizacji toru jazdy ESP czy ABS. Najlepszym według mnie wyborem do tego auta będzie starszy silnik 1.9 TDI. To sprawdzona jednostka wyposażona w pompowtryskiwacze, która powinna wytrzymać bez problemu 500 tysięcy km przebiegu, a poza turbiną, która podlega naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, nic więcej w tym silniku właściwie się nie popsuje. Pamiętać należy natomiast o regularnej wymianie rozrządu z kołem zębatym napędu. Bez tego może dojść do zerwania klina mocującego wspomniane koło, co skończy się uszkodzeniem silnika. Jednostka 1.9 zachęca również niskim zużyciem paliwa. Średnio oscyluje w granicy 6,5 litra na każde 100 km. Natomiast po stronie minusów należy zapisać nie najwyższą kulturę pracy oraz dość duże przebiegi, jakie większość silników ma już ze sobą. Również dynamika będzie mniejsza niż w przypadku jednostki dwulitrowej, ale jak na rodzinne auto według mnie w zupełności będzie wystarczająca. O przebiegu eksploatacji Volkswagena Turana w dużym stopniu decyduje wersja silnikowa i oczywiście kultura obsługi. Złą sławą okryty jest tylko silnik dwulitrowy TDI, ale to najbardziej popularna jednostka.
Czy warto zaryzykować zatem zakup auta z tym motorem? Tak, o ile stać nas na jeden z młodszych egzemplarzy. W innym przypadku lepiej kupić wersję z mniej problematycznym motorem 1.9 TDI i poddać go delikatnemu tuningowi, co poprawi jego temperament. Ogólnie uważam, że samochód jest wart swojej ceny, w szczególności po faceliftingu. Piątą propozycją jest jak zawsze w moich materiałach samochód nietypowy, a w tym materiale to Chevrolet Orlando. Tutaj natomiast za 25 tysięcy kupicie najmłodsze auto z 2011 roku, wyposażone w bezawaryjny motor benzynowy o pojemności 1.8 i mocy 140 koni. Nieco ponad 20 tysięcy złotych za 9-letni, 7-miejscowy rodzinny samochód to bardzo atrakcyjna oferta. Zresztą, przeglądając ogłoszenia z 7-miejscowymi autami o podobnych gabarytach, korzystniejszą relację ceny do wieku ma tylko Dacia Logi. Inne wany o średniej wielkości z trzecim rzędem siedzeń są już znacznie droższe. Dlaczego Orlando jest tak tanie i czy warto się nim zainteresować? Kwadratowa sylwetka minivana to klasyczny obraz amerykańskiej motoryzacji. Orlando nie urzeka urodą, ale nie można mu również zarzucić banalności. Ładnie narysowane oświetlenie, zwężająca się linia okien czy masywne zderzaki tworzą całkiem przyjemną dla oczu całość. Wnętrze to natomiast swego rodzaju mieszanka. Można tu dostrzec elementy znane z Opli, ale też autorskie pomysły Chevroleta. Zegary są proste i czytelne. Kierownica ma wielofunkcyjny charakter, a konsolę centralną trzeba uznać za całkiem rozbudowaną. Na jej szczycie znajduje się często ekran multimedialny z interfejsem znany z wielu modeli General Motors. Tuż pod nim znalazły się panele radia i klimatyzacji. Warto również zwrócić uwagę na wysoko umieszczony lewarek skrzyni biegów, który leży tuż pod ręką. Jeśli chodzi o materiały, to znajdziemy zarówno miękkie, jak i twarde tworzywa, ale spasowanie jest całkiem niezłe. Całość wygląda jednak bardzo dobrze i wnętrze naprawdę cieszy oko. Korzystna cena nie jest dziełem przypadku, a największy wpływ mają dwa czynniki. Pierwszy jest związany z wartością Orlando jeszcze w salonie. Na przykład bazowa wersja kosztowała niecałe 61 tysięcy złotych, a przyzwoicie wyposażony egzemplarz można było kupić już za około 70 tysięcy. Drugi dotyczy informacji, która pod koniec 2013 roku wstrząsnęła rynkiem w Polsce. Chevrolet ogłosił, że wycofuje się z Europy. Jednak jeśli o sam samochód, to naprawdę udana koncepcja. I co ważne, wykorzystuje podzespoły z Opla, więc utrzymanie będzie praktycznie na poziomie Opla Zafiry. Jeśli chodzi o silnik, polecam wolno sącą benzynę 1.8 o mocy 140 koni. To identyczny silnik jak na przykład w Zafirze. Cieszy się opinią bardzo dopracowanego oraz przebiegi rzędu 250 tysięcy km nie robią na nim większego wrażenia. Silnik jest w zupełności wystarczający do auta, co prawda nie dostarcza nam sportowych wrażeń, ale do codziennej eksploatacji w zupełności wystarczy. Dodatkowo średnio będzie zadowalał się około 9 litrami benzyny, natomiast na trasie bez problemu zejdziemy do 6,5 litra. Spory minivan koncernu General Motors to idealna propozycja dla większej rodziny. Orlando dzięki swojej uniwersalności podkreślonej trzema rzędami siedzeń może przewieźć aż 7 osób. Atrakcyjność pojazdu najbardziej wzrasta za sprawą bardzo niskiego pułapu cenowego. To dlatego, że ceny przyzwoicie wyposażonego Orlando są na poziomie mniejszych aut kompaktowych. Summa summarum, Chevrolet Orlando to dobra alternatywa dla europejskich minivanów, tym Zafiry. Ten sam rocznik jest przeważnie co najmniej kilka tysięcy tańszy i często dobrze wyposażony. Właśnie dlatego warto zainteresować się amerykańskim modelem. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy polecacie SUVy za 25 tysięcy złotych. Pamiętajcie proszę również o subskrypcji kanału. Dziękuję.